leci dzisiaj usługi na wołomskich pępach. Straszne chwile do roboty trwają. Kamera tego tak pewnie nie odda, ale no ma taka motulka cały czas. Tu resztówka, wczoraj my nie dopuścili, bo rozerwało stykło gumowe na kardanie z tego. A to stawki, no i stolimy. Tam jakiś port, orze. Jak patrzę na te górki, to jednak nie mogę. Właśnie wczoraj była wpadka pod do Krzykowki kombajnem i 3 godziny musiał czekać, zanim przyjedzie go ktoś wyciągnąć, bo w połowie żaden nie ma traktora. Few moments later. Siemano, siemano, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj orka. Kurwa mać. No nie była ta wajcha. Teraz zablokował jak se pół. Dobra, chuj. Muszę wyleć. Dopuścić wąż. Teraz ja nie wiem, w którą stronę to było. O kurde. Tu się coś blokuje. Blokuje się coś. I nie idzie później włożyć go na wario na maksa. Ale czemu tak się dzieje to? Niestety nie wiem, trzeba popuścić tu pierwszy szlauch. Górny lub dolny. W tym Fergusonie też jest nie tak. Dobra. Teraz to trzeba dokręcić. O. Dobra, coś takiego. Coś takiego to trzeba zostawić. Dobra. Jadymy. Delikatnie trzeba sterować. Teraz się strzaiłek. Szukać trzeba zrobić skład, ale kurde, nie widzę tego. Założę na razie ten mniejszy kawałek. Przyjedzie, to niech se robi. Nie działa tu jeszcze ładowarka. Także troszkę kiepsko. Dobra. Dobra, coś takiego. Sprawdzimy, jak to się orze tym fartkiem. To jest trochę bardziej żywy jak ten mój. Ups. Dobra, czyli pierwszą wajcha to jest obrót. Ok, liniuje się. Wiedział, dobra. Obejrzymy, jak to tu wygląda. Z pierwszej strony. Przyorać, chyba w ta stronę trzeba będzie przyorać. Obejrzymy jeszcze, jak tam wygląda, czy jest bruzda, czy nie. Brakuje mi tu lusterka w kabinie. Nie wiem, jak kamera jest, ale chyba dobrze. Dobra, tu nie ma tego bruzdy.
Trzeba będzie tam zrobić. Próbowałem już tu różnych kombinacji, przestawiam te przedpłuszki chyba już 10 razy, ale dalej nie idzie tak idealnie, żeby to przykryło. No nie wiem, coś tu jest nie za dobrze. No tu już by było w miarę, ale jeszcze te liście się przypychają. Za blisko są te przedpłuszki. Tak, to jest szybkość opadania. Mnie tu nerwuje trochę, że on sam redukuje te biegi te. To już to w miarę wygląda, ale to jeszcze nie jest. Nie podoba mi się do końca. Powinno być to przykryte w 100% i nic nie wystować. Teraz jak więcej liści, to jeszcze ba tyle wystaje. Przyjedzie ujek, obejrzymy co powie. Na razie jeszcze kosi kombajnem. Chciałby to zmulczerować najlepiej. Ten ferdek taki jest przyjemniejszy niż mój. Jeszcze dwa przejazdy, jak to dalej tak będzie wyglądać, to trzeba mulczerować, bo pierwsze jest od szybkości opadania. Jakby tak wyglądało wszystko, to by nie było źle, ale nie chcę tak wyglądać. Dobra, teraz to pójdzie. Wycofujemy się tam aż. Ostatni przejazd od tych kurwa drzewek. I orka, oreczka, ciąg dalszy. Orzemy, pełna moc. Uważać na te kurde sosny, bo to tak tu zawadzą. Nie wiem, przy samym polu to musieli posadzić. Porażka. Tak we dwóch to też dobra robota, bo samemu zanim ujek by to zmulczował. Idzie 8 na godzinę. Wieje z tych pałek tu jak nie wiem. Dobra.
musimy podrównać to pole, bo dziura tu była. No i musiałem zrobić skład tutaj jakby na środku, taki dołek zasypać. Teraz powinno być dobrze. Lepiej, o, nie dobrze, no lepiej. Bo jak siedzę torem, nie ma obciążnika, także też trochę mu to będzie ciężko szło. Jednak zetorek jest lekki. Sieje pszenica, a dzisiaj tak, dzień rano my kosili kombajnem. Rano kosiliśmy kukurydza. Ja przyjechałem, zacząłem orać. Nie szło to za bardzo, sami widzieliście. Wujek to zmulczerował. No i teraz ja orza dali, a on już sobie będzie siął. Wcześniej siął z Fergusonem, bo wiadomo, wygodni. Kurde, tu zawsze mokro było i tak o, ciężko ziemia. Fergusonem miał wygodniej, ciężejszy, bez obciążnika. A teraz Ferguson w orce. No to musi zejść ze tora. Bo była jeszcze opcja, żeby tam ten mały kawałek zaorać ze torem, ale to też trochę bez sensu, bo 10 razy przepinać się. Tamten Kronę Mustang lepiej kryje ta kukurydza. Ja chyba u siebie jeszcze zaorą tym swoim trzyskibowym. Tam kaj będzie pszenica. Kurde, myli mi się te guziki. To za głęboko. Ale ziemia. Jakieś skały normalnie. I ślin taki, kurde, nie wiadomo co. Będzie bieda miał to doprawić. Błogum ustawiony, no ciężko mi teraz powiedzieć, ale prawie że za koło. Według skali 38 może będzie coś takiego. Dobra. Tu już idzie fajnie. Tu jeszcze będzie trochę mokre, ale mam nadzieję, że przejdziemy. Powinien dać rada. Zetor kiedyś główny traktor, a widać dymi, coś mu ciężko. Główny traktor teraz pomocniczy, można powiedzieć. Ferdek przejął najcięższe roboty. Zetor zostanie w transporcie. W transporcie. Coś tam słyszałem, że rozsiewacz, opryskiwacz. Takie drobne prace. Zawsze zalewało, teraz wujek tu wykopał rób, że ta woda miała już kaj spływać. To było lepiej w tym sezonie, ale i tak jeszcze będą tu robić jakoś odwodnienie, jakieś dryny, żeby to było w 100% wysuszone. O kurde. Nie chcę wyjeżdżać w te pałki, dlatego tu leży dziadostwa, świństwa, a to wszystko potem na chłodnicę się przyczepi. No i zaklei chłodnica roz dwa. I tak tego tu już leży multum. Dobra.
godzina. Elegancko. Ziemia się kruszy. Będziemy ją łatwiej zasiąść. Mógłby go rozszerzyć bardziej i wolniej jechać, no ale wtedy większe bryły, większe skiby będą wyskakiwać. A po co? Trzeba mu będzie przedłużyć mocowanie przed puszku, bo nie idzie kukurydyna rozorać za bardzo. Wyskakuje ta trowa, ale to zrobimy i myślę, że to styknie. U siebie przed puszkiem mam wysunięty efekt z przodu i ta kukurydza zdąży wciepać. Nie ma takiego efektu właśnie, że już skiba zarzucą, a liście jeszcze wystawą. A teraz to będzie dać ciężej. Jeszcze idzie. Tu mam półbiegi. W manetce, w rewersie. Bardzo wygodne. Rewers bez sprzęgła.